Mateusz Gamrot, Pogali, KSW 54. Czy tak Mateusz Gamrot wyobrażał sobie swój ostatni taniec w KSW? Nie, kompletnie nie. Generalnie nie chcę gdzieś tam siebie usprawiedliwiać, czy tam Mariana, czy cokolwiek, ale teraz jak już jesteśmy po walce, to mogę powiedzieć, że moim zdaniem była to moja najgorsza dyspozycja, znaczy najgorsze samopoczucie tak jakby w walce, tak jak się czułem. No cały dzień, tak jak powiedziałem też w mikrofonie przed walką, gdzieś tam miałem kilka problemów swoich prywatnych, myślałem nawet, żeby się gdzieś wycofać, bo nie czułem, generalnie nie czułem tego, co zawsze przed każdą walką, że mogę wyjść i walczyć i naprawdę dominować w swoim stylu. Aczkolwiek patrząc na to wszystko z boku, to cieszę się, że w tak jakby swojej najsłabszej dyspozycji mogłem wyjść i wygrać z Marianem, który w sumie najbardziej zasłużył w kategorii lekkiej w walce o pas. Czyli nawet w swojej najgorszej dyspozycji i tak udowodniłem, że jestem ponad wszystkimi zawodnikami, którzy gdzieś tam pretendują do pasa. Czwartek, proszę, bo wczoraj na ważeniu powiedziałeś, że na Normana byłeś przygotowany na 75%, a teraz jesteś na 95%. A dzisiaj po walce właśnie dowiedzieliśmy się w kratce, że już byłeś bliski zrezygnowania. O co chodzi? Wytłumacz, proszę. Znaczy generalnie sam nie wiem, o co chodzi, bo no, to wszystko jest takie ciężko skopkliwane, bo na przykład dzisiaj rano na rozruchu czułem się wyśmienicie. Później po rozruchu, jak mam być szczery, to chyba dostałem rozwolnienia i chyba z 18 razy miałem sraczkę, że leciała woda. Bolał mnie brzuch, generalnie spałem, nie mogłem się dobudzić. Bardzo ciężkie miałem to samopoczucie, ale mówię, to nie jest jakaś kwestia usprawiedliwienia czegoś takiego. Jestem zawodnikiem z krwi kości, nie zawsze są walki piękne i w dominującym stylu. Tak jak się zdążyliśmy wszyscy poznać, ja też jestem zawodnikiem taktycznym, że jak czasem nie ma tej dyspozycji na 100%, to potrafię wyjść i zawalczyć taktycznie, tak żeby wygrać walkę. A może Mateusz, ta walka po walce to zbyt było szybko? Myślę, że to jest też główny czynnik, że nie było tego takiego głodu, nie było tego pazura. Tak jak zawsze w sumie jestem przyzwyczajony, że walczyłem w sumie co pół roku, a tutaj wziąłem walkę miesiąc po miesiącu, wydawało mi się, że będzie świetnie. Tak też się czułem w przygotowaniach, aczkolwiek klatka zweryfikowała coś innego. Generalnie bardzo dużo rzeczy pozapominałem, tak jak to, co miałem robić. Nawet Borys mi po walce mówi, a czemu nie robiłeś tego? Ja mówię, czemu nie robiłeś tego? Ja mówię, a czemu mi nie powiedziałeś? Mówię, kurwa, no zapomniałem, stary. I to tak przed samą wyjściem na przykład do walki, to ja z Tomajem na przykład zamiast myśleć o walce, to się pytałem, jak jego dziecko się czuje, czy podobał mu się trailer i to. I byłem głową zupełnie gdzie indziej, niż powinienem być dzisiaj. Cieszę się, że wygrałem. No, niesamowita lekcja dla mnie. Tak jak to się mówi, że przegrane walki uczą, to tak dzisiejsza wygrana mnie też naprawdę bardzo dużo nauczyła. Cieszę się z niej. 17-0 wyciągnę na pewno bardzo dużo wniosków, że ta kolejna walka no, musi być zupełnie inna niż ta dzisiejsza. Przepraszam, jeżeli chodzi o tą dyspozycję stójkową dzisiaj, bo wiem, że z niej nie jesteś zadowolony. Czy tutaj na tej półce, jeżeli myślimy o UFC, no uważasz, że to trzeba będzie jeszcze popracować nad tym elementem faktycznie? Bo jeżeli te elementy zapasów były tutaj, skontrolowałeś pięknie, to czy faktycznie tu jeszcze można coś zrobić nad tym? Znaczy to mi się wynika, wydaje mi się, że to wynika z tego właśnie, że wziąłem walkę po walce. No możemy spojrzeć na walkę z Normanem Parke, gdzie ta stójka była fenomenalna. Działało wszystko i był timing, i był przegląd, i były kiwki, i były celne ciosy. Dzisiaj natomiast troszkę zasięg mi przeszkodził Mariana. I to też tak jak się mówi, że do tańca potrzeba dwojga. No Marian bił generalnie bardzo szybki lewy prosty i bardzo szybko uciekał do tyłu. I też nie mogliśmy wejść w jakąś tam wymianę, czy jakąś tam większość częstotliwość ciosów, bo tam był generalnie cios i bardzo mocny odskok do tyłu. Więc to też powodowało, jak ta walka wyglądała. Ja chciałem generalnie reagować na dany moment, tych momentów było mało, no ja jestem bardzo niezadowolony ze swojej dyspozycji, no cieszę się, że wygrałem, aczkolwiek tak jak było widać po mnie, no to nie było nic na pokaz. Ja generalnie jestem zażenowany swoją postawą dzisiaj w klatce. A czy Marian czymś dzisiaj Ciebie zaskoczył? Czy te właśnie lewe proste, szybkie odskoczenie to było coś, czego się nie spodziewałeś i w wyniku tego właśnie zmienił Twój gameplan, zacząłeś pracować zapaśniczo bardziej niż stójkowo, jak to było u Normana? Czy jednak taki to był Marian, jakiego oczekiwałeś w klatce? Znaczy, no ja nie znam Mariana, no miałem tak jakby tydzień na to, żeby się przygotować na niego, jak wszyscy dobrze wiemy, w tydzień no, nie idzie się przygotować na zawodnika, można wyjść i po prostu walczyć tym, co się ma.
No miał bardzo szybko bardzo szybki lewy prosty. To mnie tak jakby zaskoczyło i nie, którym mnie trafał, ale to też mi to gdzieś tam dawało wiatru w żagle, że jak wiedziałem, że jak mnie trafi, wiedziałem, że muszę nadrobić tak jakby te stracone punkciki, no bo to mu dawało tak jakby przewagę w tych walkach. Wiedziałem, że muszę uruchomić zapasy, które też nie były takie jak wyglądały w przygotowaniach. No bardzo dużo błędów, no ale wygrana walka. No, nie chcę się powtarzać w każdym pytaniu, mówić tego samego. Super, że wygrałem, szkoda, że w takim stylu. Bardzo wiele błędów do poprawy i no i tyle, lecimy dalej. Co dalej, Mateusz? Co z KSW? Tak jest, trenerze. Kluczowe pytanie, co dalej? Co dalej z KSW? Zostajesz czy... Proszę, dajcie mi chwilę, no miałem dwie walki, tak jakby po walce. Muszę naprawdę odpocząć, potrzebuję tego odpoczynku, potrzebuję kontaktu z rodziną. Chciałbym teraz wysłuchać, jestem generalnie wolnym zawodnikiem teraz, mogę to powiedzieć otwarcie, szczerze, jestem wolnym agentem. Chciałbym wysłać wszystkich ofert tak jakby ze świata, którzy będą zainteresowani moją osobą. Wtedy też poznam tak jakby swoją wartość medialną, sportową. Mam dwójkę dzieci, mam wspaniałą kobietę, mam psa, mam dom. Muszę im zapewnić też bezpieczeństwo, przyszłość. Aczkolwiek też moja ambicja sportowa też mnie kieruje mną tam, gdzie powinienem pójść. Myślę, że najbliższe dni pokażą, gdzie pójdę, aczkolwiek jakby się pojawiła bardzo zaparowa cena ze strony Federacji KSW, to myślę, że oni będą mieli pierwszeństwo w tym, że będą mogli zostać wybrani. Ale mówię, to musi być zaparowa cena. W dużym stopniu przebieg tej walki, stylistyka tej walki mogłaby wpłynąć na decyzję, którą federację wybierzesz lub federacja, która się zgłosi do ciebie. Czy to uzależnione było od tego, jak ta walka będzie wyglądała, oprócz tego, że wygrałeś? Znaczy, no nie, no generalnie no fajnie, wiadomo, jakbym wygrał w dominującym stylu, że furtki czy kontrakty byłyby większe i bardziej otwarte dla mnie. Aczkolwiek myślę, że rekord 17-0, dwa mistrzowskie pasy w dwóch kategoriach, to jest naprawdę bardzo mocne CV do tego, żeby się dostać do każdej organizacji. Chociażby po to, żeby dana organizacja chciała mi pokazać, że nie jestem tak wspaniałym zawodnikiem, aczkolwiek ja się wtedy przygotuję tak mocno, że zrobię im na przekór po prostu. Zakładając, że stawka UFC będzie niższa, powiedzmy druga bądź trzecia w hierarchii do pozostałych federacji, bo wiadomo, na początku mogło dać mniej, to czy dalej byłoby to u Ciebie numer jeden? No to też w zależności, jaka będzie tak jakby przepaść pomiędzy jedną a drugą ofertą. Ciężko jest mi powiedzieć na ten moment. Nie wydaje mi się, żeby były jakieś bardzo duże wahania pomiędzy jedną ofertą a drugą. Na tą chwilę nawet nie mam ochoty już o tym myśleć, nie mam ochoty myśleć o walkach. Zrobiłem dwie w przeciągu 6 tygodni. Należy mi i mojej rodzinie się naprawdę należy odpoczynek. Tak po ludzku, jakie ty masz marzenia w MMA? To jest walka i w UFC, to jest walka o pas, co to jest? To jest bycie numer jeden na świecie. W takim razie Mateusz, na koniec jeszcze powiedz o swoich klubowych kolegach, no bo zrobiliście znów mega robotę. Dwie gale, 7 zwycięstw, już o Pawle Polityło nawet nie wspomnę, bo to też kolejne zwycięstwo, ale trzeba powiedzieć, naprawdę mega robota, gdzie tkwi sekret tego? Myślę, że sekret tkwi, że jesteśmy jednym teamem, jedną rodziną, każdy walczy za każdego. Tak jak mówi przysłowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Widzimy się na treningach, pomagamy sobie, wspieramy siebie. Nie dość, że na sali, to poza salą. Robimy świetną robotę u nas w klubie w Czerwonym Smoku. Myślę, że poprzednia gala i ta gala mówi samo za siebie, 7-0. No nierzadko, nieczęsto się zdarza taki wynik, żeby jeden klub zrobił taki wynik. Myślę, że ciężka praca, determinacja, chęci i to wszystko na to wpływa. Mateusz, czy wiesz, kto był najgłośniej krzyczącym kibicem na hali? Myślę, że moja mama. Tak, ona zawsze generalnie, jak powiedziałem jej, że przychodzę do MMA jeszcze kiedyś po zapasach, to powiedziała, że po moim trupie i wyszła z pokoju, a teraz jest największą moją fanką i najgłośniej krzyczy na każdej gali, z czego ja się bardzo cieszę, jestem zadowolony, tylko wiadomo, nie może przesadzać. Dziękujemy, gratulujemy i czekamy na kolejny taniec. Dziękuję, przepraszam, znaczy nie ma co przepraszać generalnie, ale no, sam jestem zawiedziony swoją dyspozycją, także wyciągnę wnioski, myślę, że kolejne pojedynki będą bardziej porywające niż ten. Dziękujemy. Dziękuję.